zachowanie, jest taka pasja, jakiej często powinni zazdrościć im piłkarze, nawet w reprezentacji Polski. Kraków, 12 września 2021 roku. Początek Mistrzostw Europy w Amp Futbolu. Wszyscy za jednego! To jest zwycięstwo! Polska! To wygramy! Polska! Amp Futbol to piłka nożna, w której zawodnikami są sportowcy po amputacji lub z pełnym niedowładem jednej z kończyn. Walczą na boisku o kulach. Walczą dosłownie. Amp Futbol raczej słynie z tego, że chłopaki nogi nie odstawiają. To jest nasza pasja, to jest to, co uwielbiamy, piłka nożna. Tu w Krakowie wszyscy liczą na Polaków. Jesteśmy gospodarzami i faworytami turnieju. Nasza reprezentacja ma na koncie m.in. tytuł wicemistrza świata w 2014 roku. To nie wszystko. 4 lata temu polscy zawodnicy zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach Europy. Na tym turnieju nie będzie łatwo. Rywale są groźni, przede wszystkim Turcy i Hiszpanie. Na początek rywalizacja z Ukrainą. Życzę wam dobrego meczu, żebyśmy się mogli bardzo cieszyć. Mecz kończy się spektakularnym zwycięstwem. Jest 3-0 dla Polaków. Trudno wyobrazić sobie lepsze rozpoczęcie turnieju. Kolejny przeciwnik to drużyna z Izraela. Polacy wychodzą na ten mecz jako faworyci. Cieszę się bardzo, że jesteśmy skupieni i to jest bardzo dobry moment. Polscy reprezentanci gromią Izrael aż 8-0. Są powody do radości. Dotąd polski zespół nie stracił ani jednej bramki. Między słupkami broni jej Łukasz Miśkiewicz, doświadczony zawodnik. To filar zespołu. Zanim stracił rękę, pracował w kopalni. Pracowałem w firmie, która była zatrudniona przez kopalnię. Zalewaliśmy obudowę, która trzyma jakby strop płynnym betonem do dnia X. Na koniec zmiany po prostu miałem ten wypadek. Wciągło mnie do takiej maszyny, która miesza ten cement z wodą na mokro. Ja tą rękę musiałem sobie tak naprawdę oderwać, bo by mnie tam wciągło całego w tą maszynę. I obudziłem się następnego dnia w szpitalu bez ręki już. Nerwy puściły, trochę było płaczu, łzy. 3 dni później już szukałem sobie sportu dla siebie tak naprawdę. Od 6 lat Łukasz Miśkiewicz broni bramki polskiej reprezentacji. Teraz jego umiejętności sprawdzą główni rywale Polaków, Hiszpanie. Mocno! Mendes i bezpiecznie, gol! Pierwszy raz w tym turnieju tracimy bramkę. W tym momencie Polska otrzymuje pierwszy cios na mistrzostwach. Pada gol dla Hiszpanów. Kapłon i teraz Polska remisuje z Hiszpanią! 1-1! Dramatyczny przebieg meczu.
Do tej pory 14 bramek na koncie i żadnego przegranego meczu. Skuteczność polskiego ataku to zasługa m.in. czołowego napastnika naszej drużyny, Mariusza Adamczyka. Jego droga do ampfutbolu, jak większości zawodników, zaczęła się od tragedii. Miał wtedy 12 lat. Zaczęła boleć mnie noga lewa pod kolanem. No i dokładnie tak się zaczęło od jakichś wizyt w szpitalach, jednym, drugim, trzecim. Padła diagnoza nowotwór kości, złośliwy. Po kilku latach, już dorosły, Mariusz Adamczyk słyszy od lekarza dramatyczne słowa. Trzeba dokonać amputacji tej nogi, żebym mógł żyć. Od tamtej pory jestem zdrowym człowiekiem, jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem szczęśliwym tatą. I granie z orzełkiem na piersi to jest coś wspaniałego, o czym każdy dzieciak marzy. No i udało się to zrealizować w amfutbolu. Mariusz Adamczyk i jego koledzy docierają do półfinału. Tam znów czeka na nich Hiszpania. Teraz tej bramki nie stracić. Castro, gol! Pięknie przymierzył. I niestety, proszę Państwa, ten półfinał się kończy. Raz ta. No sorry. Ale dziękujemy za grę. Ładny był mecz, bardzo mi się podobało. Widzicie, kibice oddani sercem, także spoko. No i my dziękujemy za spad. Jutro. Jutro zagracie, dacie radę. Nie przejmujcie się. W tym roku złota nie będzie, ale jest szansa na brąz. Jeszcze ostatni mecz. Walka o miejsce na podium z Rosjanami. Mamy zajebistą ekipę, zajebisty czas. Dawaj, raz prawdy. To jest zwycięstwo! Polska! O, wygramy! Polska! O! Polska, Polska, Polska! Kozuch, opanowana piłka i gol! Gol, gol, gol! Jakub Kozuch, super rezerwowy polskiej drużyny. 33. minuta. Nikt już im tego nie odbierze. Reprezentacja Polski w ampfutbolu na Mistrzostwach Europy zdobywa brązowy medal. Mówiłem! Atutem naszego zespołu największym jest zespół. To, że istnieje tutaj taka absolutna więź, absolutna harmonia i taki duch zespołu. Fajnie, że tu jestem. Fajnie, że dzielę szatnię z takimi wspaniałymi chłopakami, jakimi są. Można ich nazwać rodziną, ja ich nazywam kompanią, brać. To jest kapitalny wzór dla wszystkich innych, że nie warto siedzieć w domu, warto walczyć o własne marzenia.